Dzień dobry, witam serdecznie. Kolejny odcinek z Among Us. Like, subskrypcja, TV, social media, link w opisie, polecam serdecznie. Gramy sobie na modzie The Odd Rolls. O, Karolinka jest mała. 10% jest na mini. Czemu się akurat pojawił mini? Kurde, powiem, że przewalone. Oho. Czy witam. Się on chyba we mnie walnął. A ja mam pytanie. On we mnie walnął. Dlaczego mi się ekran na biało pokazał? Bo to jest bait. No to. To tak się pojawia, gdzie jest bait? Nie. No chyba nie może być bait, bo to ja zgłosiłem. A ja biegłem z Karolinką, która była maleńka na mnie. Tak, bo ty Karolinka jesteś tak mała. No ja jestem malusia. Ona jest mini. Albo ona rośnie dopiero. No ale to kurde, to było na 10% ustawione. Ale to zabił Dawid. I właśnie coś tak się... Pierdzi. Ja nie zabiłem, bym na niego skoczył, a ja odbiegałem, jakby... No ale no to kto, co? Chciał, mnie chciał zabić, mnie malusią? Ale mnie... ja go nie zabiłem. Nie można cię zabić. No właśnie, nie da się zabić. No ale to by mnie trafił przecież. Ale to był strasznie szybki cooldown za pan... To mógł być ogólnie VIP, taki, w sensie Hubi mógł być modyfikator VIP i to mogło być tak, że po prostu jak został zabity, to się tak właśnie ekran podświetla, także VIP został zabity. Nie, nie jestem, nie. Myślę, że Hubi, był VIPem. Dobra, to dawajcie skin na Emin. Aha, zajebiście. No skupujcie to, bo to byłby za szybki cooldown, żeby to było cokolwiek. Ja widziałam, że to Dawid. O ty, ale naprawdę. O, jeszcze od głupiego mnie. Bo jakiś jester, nie, źle. Kto to powiedział? Wotujemy. Ogólnie ten mod, tego moda się wklejał po prostu do folderu z grą, nie? No całego. Tak jak wszystkie inne mody, no. No ja zapominam po prostu. Dobra. Co robi mój target, że mój target, moja klasa, zapytacie. Znaczam sobie osobę jakąś, którą po prostu potem, do której możemy się teleportować, jestem niewidzialny przez 5 sekund, automatycznie ją zabijam. W miejscu, w którym byłem, wyświetlałem się liście, które mogą po prostu krumeci zauważyć. Zaznaczmy sobie tutaj Dawida. No i możemy sobie użyć tego Assassinate'a w pewnym momencie, żeby go zabić. Wejdźmy sobie tutaj, zamykajmy sobie drzwiczki i użyjmy sobie tego Assassinate'a. Oho. Nie widział mnie. Co się stało? Co się stało? Gdzie padło? Stała się taka śmieszna rzecz, widziałem... Zobaczyłem Dawida, który się gdzieś tam kręcił, to spoko. Nagle widzę, że Dawid pode mną się wypieprzył. Gdzie było ciało? Poczekaj chwilę. Najpierw powiem. Ciało było pokryte liśćmi dookoła i nagle widzę... To jest ninja. Nagle widzę, że osoba o niebieskim odcieniu, ale takim bardziej cyjanowo-niebieskim. Aha, chcesz mnie teraz pierdolić, Klapek, tak? Bo ci poprzednio nie wyszło. Ale nie bardzo chodzi ważne informacje co do Hubie. Dobra, Ebi, co nie powiem, gdzie jest ciało, gdzie byłeś? No w storage'u. A, w storage'u na pewno? No, brałem paliwko. No, niestety go widziałam w storage'u, nie możemy go wpierdolić, no to... Czyli mam bardzo ważne informacje co do Hubiego, on był szeryfem. O dwa ogólnie. Czyli wywalił się na Dawidzie. Ja mogę powiedzieć, że uciekał do Venta. Ja mogę powiedzieć, że to nie jest Vixa. Jak to był ninja, to nie jest Nie, 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 on się wywalił na Dawidzie. Nawet Dawid powiedział. Na Dawidzie się wywalił wtedy. Tak, Hubi się wtedy wywalił na Dawidzie. Nie bronimy Gremlina tutaj. Ja mówię, ja widziałem niebieską osobę. Aha, hejterka. Tak, dla mnie to najeżdżasz na mnie, kurde, niepotrzebnie w tym momencie. To najgorsze jest to, że wydawało mi się, że to jest niebiesko-ejbiowy. Niebiesko-ejbiowy, ale to... Nie przyznam się, bo może być Evil Guesser. To równie dobrze mogę... Dobra, to ja powiem, a potem ty powiesz, co ty na to. Ale ty wiesz, że to tak nie działa. Dawaj. Ja głosuję na Klapkę osobiście. No ja na ciebie. Nieźle. Ja głosuj na mnie. Też Kwiatka widziała, jak wchodzę do tego. Aha, zajebiście. To miałem nawet potwierdzenie, gdzie byłem, a wy mnie kurwa wywalacie. Czyli Kwiatka jest druga, łatwo. Dzięki. No, jak zawsze. Kwiatka? No nieźle. Akurat unlucky, że drzwi były zamknięte.
No i tak, guzik zgłaszać. Excuse me, Arko, ale co to za czary, w sensie? Po co to zrobiłeś? Jakie czary? A role ci ukradli? Tak, stały się właśnie czary. Nie, no to kto? No to jest Eraser. Więc... To jest Eraser. Myślałem, że się zmienił w coś. Nie, zmieniła mi się rola, Atenek. Rola mi się zmieniła. I się to... właśnie zdziwiłem też, że... Powiem się rola tak. Na tym modzie nie ma tego. Tej roli, dlatego się bronili. Dlatego się bronili. Co? No zamknąłem, ale myślałem, że ktoś to otworzy. No ale to Razerem był chyba Avis, skoro Klepkowi rolę wyjebało. Ale myślałem, że się zmienił w jakieś gówno zabijające, dlatego tu zgłosiłem. Dobra. No właśnie widziałem, że niebieska ode mnie sobie odbiegała do Venta, więc co. Skip, bo Karolinka się starzeje. No, Karolinka się starzeje, niestety. Ale już nastolatka, już legalna. Jeszcze nie. No bo od 15 legalna. No a 16 ma. Zostawmy sobie na Karolinkę. Ajaj, no unlucky niestety z tym ninją. Przepraszam, że te drzwi były zamknięte, kurde. Nie zdążyłem do Vento dobiec. No pewnie większość zna te role. Ale no też trochę się mogło pozmieniać w tym czasie, kiedy nie graliśmy bardzo długo na tym modzie. Ogólnie on był... Mamy ją. Powiem tak. Uwaga, mam modifier Chameleon, że jak stoję w miejscu, to znikam i zaczęłem się na Karolinkę i zajebała Gremina. No powiem oczy... tak. Miałam 45 sekund cooldownu. To jest pojebane. Jesteś bounty hunterem i zabijasz kogoś innego niż powinnaś? Nie, właśnie nie mogłam przez te dwie pierwsze rundy nikogo zabić, bo mi się nie naładował. Znaczy naładowało. A zajebisty jest ten Chameleon, nie? Miałaś 45 sekund. No Chameleon jest zajebisty. Miałaś 45 sekund cooldownu, teraz zostało ci 45 sekund życia. Klapek nie, Klapek nie, nie rób tego, jesteś okropny. No jestem, oczywiście. O, najgorzej. Ogólnie Karolinka jesteś już legalna, ale zabijanie niestety nie jest legalne w Amongu, więc wylatujesz. A szkoda, ale miałam ciebie, szukałam ciebie i oczywiście musieli zgłosić wcześniej. Już nie pamiętam, Piotrka. Ale wiesz, że ja byłam tam obok i też widziałam, jak zabijasz. Ale to wcześniej, rundę wcześniej. A ja tu jest traitor, czy nie ma? Nie ma. Nie ma. W ogóle z Pajem chciałem właśnie się zaczaić na kogoś i tak nakryć i powiedzieć, aha, mam czym cię. Czym ty byłeś Gremlin? Pokaż mi. Ja byłem Sirem i byłem Baitem. Czemu mnie zakułeś? To muszę dokładnie sobie przypomnieć te wszystkie role. Medyk. No to medyk, to wiecie, to działa jak ten. O! I zaraz Godcracker jest mini. Coś kurde, chyba zdałem za dużo możliwości modyfikatorów. Mogę komuś dać shielda teraz. Dajmy, powiedzmy, Karolince shielda. O, co jest? O, co tu się dzieje? No tam jest... A, bo to jest... A, bomber! Tam podłożył bombę. Tak działa bomba tutaj, okej. Ja po prostu odbić z tego obszaru. Oho. Ktoś próbuje zabić. Kurde, jak napierdziela! Gremlin! Aha. Zabawna sytuacja, czekaj. Co się wydarzyło? Bardzo zabawna. Generalnie mam klasę, Gremlin która może zabić Karolinkę. No i sobie tak stoję, dostaję informację random kill. No to akurat Karolinka sobie stała. Napierdzielam ten przycisk, więc pewnie medykowi tam się świeciło ostro. Nie mogłem. Podbiegł Dawid, no to go jednąłem. A ja tak stoję i mi się ekran odświetla, mówię, co mi się zrypało. Czy patrzę, Gremlin stoi obok. No to jest tak, że zostaje powiadomienie i medyk, i osoba, która którą atakuje ktoś. Ty, to turbo broken. No. Ta, tyle, że ja teraz nie wiem ogólnie, dobra, randomowo kogoś zabiłeś, ale po co? Bo nie wiem. Bo mi czat kazał, po prostu. Tak. Aha, przy mojej klasie kazał. To jest, wiesz... Wiksa powinna się cieszyć, że akurat nie, no to nie w nią, ogólnie, bo tu w nią. Ogólnie ten, ogólnie u mnie... Kat mi każą ciebie jebać. Mi dokładnie, ja też, mi, no, ja jestem no. Wierzący mi każą, i... Każą. Wierzący jest! Jestem wierzący i Pan Bóg powiedział, że mam wyrzucić Gremlina. Spoko. Dokładnie. No ale cóż, szeryf zabił wam albo neutralkę, albo impostora. W ogóle Snitch tutaj, tutaj w ogóle ma teraz przejebane, bo teraz wszyscy tak. Źli dostają powiadomienie o tym, że jest Snitchem.
Dobra. Gdzie zniszczyłem? To jest katorga, jak tak. Co zabiłem? A kameleona. I co? O, dobrze. Lubię znikać. Musi się ustawić gdzieś w jakimś fajnym miejscu. Żeby rzeczywiście to miało sens. Zróbmy zajtaska. Jakby teraz włączyli reaktor, to by było zajebiste. W sumie? O, VIP skinął. Mogę zostać w tym miejscu, będę widział, jak ktoś będzie z tego wenta wyskakiwać. O, idealnie, nie widać mnie w ogóle. Oj, tak. O, mega dobry jest kameleon. Bardzo lubię ten modyfikator. O! No nie, na 7 latach se z wenta wyskakuje. Gdzie jest kill? Gdzie jest kill? O, tam gdzie masz lookouta. O, klakier zajebał! Nie, nie zajebał, ja, tak. Ja zrabiają, ja i rabia jesteśmy w stanie. Nie, wyskoczył aktualnie z wenta w reaktorze. Nie, ale no skacze po wentach, ale jest dobre. Nie ma dobrej roli skakującej do wentów. Jest. Inżynier. No, a ktoś naprawił cokolwiek? Tak, był sabotaż naprawiony. No i akurat w lookoutie jest skill i akurat klakier się z tamtego wenta wentował i nagle jest skill. Byliśmy w trójkę całą rundę, serio, nie zabił, serio. No to dlaczego zwentował do tego, do reaktora? No bo, sobie skacze po wentach. Możecie być razem. Po to jest inżynier AB, żeby skakać sobie po wentach, no. No i kill jest w lookoutie i akurat wyskoczyłeś stamtąd, skoczyłeś do wenta. Zbieg okoliczności, tak? Okoliczności, no. Dobra, to jest AB, w ogóle pierdoli głupoty. Mam kameleona, widziałem jak wyskakuje z wenta w reaktorze. Co powiedział AB, że złym się pokazuje, że snitch jest, a jakby no czy jesteś zły, że widzi. Co ty gadasz w ogóle? Co w pierwszej rundzie, kurwa, ktoś zrobił 6 tasków? No powiedziałem o tym. Jestem, bo czytałem, kurwa, tarczę Karolince, ja pierdolę. Na przykład o tym nie wiedziałem, AB. Kurwa, to ty? No kurwa, oczywiście, że ja, no ja pierdolę, myślisz, że dlaczego do przycisku szedłem? No ja pierdolę, no nie wytrzymam, wyjebcie tego klakiera, wyjebcie ich wszystkich. A ten lawyer? No i tak już nic nie zrobicie, kurwa, bo oni są w trójkę! Ja pierdolę, oni są w trójkę! A wy głosujecie, kurwa, zamiast posłuchać, co mam do powiedzenia! Ej, czy to coś nowego? To jest karma za to, że wyraliłeś mnie. Ja pierdolę. Szkoda gadać. Nawet, kurwa, Karolinka, której dałem specjalnie tarczę, mnie wygłosowuje. A ten został zmieniony w sidekicka. On wie, że on wybuchnie, nie? On chyba nie wie. On nie wie. Wow! Ja pierdolę, co ty zrobiłeś, wow. Atem? To nie widzisz, że ty stoisz w bombie? W bombie stałeś. Ja pierdolę, naprawdę, zamiast poczekać. Dobra, Dawid. Chciałem zobaczyć, co się stanie. A kim był Dawid, znaczy, w ogóle? To był losowy kill, mówisz, no to no, trudno. A, czynistą, okej. Okay. Znaczy, ale mówię, no, na początku napalam tego w Karolinkę i dostaję takie No, ja dosłownie, kurde, miałem dyskotekę na ekranie. A ty byłeś zły klakier? Tak, ja byłem zły, no. No, bo my przy tobie zabiliśmy Hubiego, a ty sobie pobiegłeś po prostu. No, bo Bounty Hunterem, no. Ja pierdolę. Raker. Dobra, tutaj plus jest taki, że chociaż mogę znajdować martwe ciała. Taki jest plus. Ogólnie jako tracker, no co, mogę znajdować martwe ciała oraz mogę po prostu trackować jakieś osoby. No trochę działa lepiej to niż na tamtym modzie, no bo tutaj rzeczywiście mogę to znajdowanie ciała może być przydatne. Tylko mogę trackować jedną osobę na rundę. I co, nikt nie zginął, to jest spoko. Dobrze, zróbmy tutaj taska. Tutaj tak, tak i tak. O! Martwe ciało. Pokazuje mi na prawo. Idziemy w takim razie w tamtym kierunku. O. Witam. Witam. Siemka. Rawia. Klapek bomber. Klapek bomber? O, a co to za informacja ciekawa? Bo jedną bombę i mnie skwierczało. A, ale wiesz, to po jakimś czasie dopiero się pojawia ta bomba, to też na pewno... No to na... A.
Co ty powiedziałeś? Czekaj. Ja, czekaj, bo ja jestem w szoku. Gdzie? Bomba jest w szoku. Ja jestem w szoku. Bomba jest na komunikacji. On jest w totalnym szoku. Ale ja dopiero podeszłem do komunikacji, w tym momencie ja tam bombę. Ale ja nie powiedziałam, gdzie ta bomba jest. Ja tam przyszedłem i ja ją widzę przecież. Ej, a ale że co? Mi... Że Kanae zabił Rewię? Jestem Makerem. Czułeś rozwód, no i źle. Jestem Postal Makerem, jak chcecie strzelajcie, wywalcie Kiotko, ona pewnie dała i oskarża mnie randomowo. Ej, a jak ta bomba teraz jasnie, bo jak ją widać, dobra, czekaj, no widzisz ją, tylko że ma bardzo duży Kanae, obszar. A gdzie się zesrałeś tymi portalami? Aha, że, ale że bardzo duży? No, od Greenhouse'a do reaktora. No powiedział, że na 1/4 mapy. Od ogniska pójdziecie w dół. 1/4 mapy, no. Ale obydwa dałeś już, tak? Tak, dwa. Dobra, może nie 1/4, ale 1/8. A nie się aktywuje? Jak? To jest skip. No musisz pierwszy się teleportować z nimi. A nie mogę. Jak grzecznie czekałem, aż wybuchnę. To jak ją postawią w meeting roomie, to ona wybuchnie kurwa w storage'u, w kafeterii, w splash zone, w kuchni i w labie, kurwa. No. Niesamowite. No, niesamowite. A to tak będzie lekko sięgać, ale tak. Jestem osobą wierzącą, więc ci wierzę. Zajebiście. Ogólnie pod koniec rundy jestem śmiercią. Wchodził do laba. Kto? Wierzę ci. Klakier, pod koniec rundy ze mną wchodził do laba. A to jest sprzedawać tutaj klakierka. Ja wchodziłem dwa razy do laba, wchodziłem. No jak byłem za to? A, czyli jak jest bomber, no to co? No to mówicie, że Kana jest bomberem? Może nie, ja myślę, że Klapek jest, bo on się tam... Czego nie rozumiem? Nie drzyj mordy, daj mi. Myślę, że Klapek jest, bo on raz już tam wchodził i później wybiegał i się zakręcił jeszcze raz. Ale jakby zostawiam pod waszą rozwagę. Kiotka jest. A ty Klapek, co masz do powiedzenia? Spitalaj. No tak, byłem w tej komunikacji, bo byłem najpierw sobie na wypadku zobaczyć, czy też był. I potem pojechałem do komunikacji. I teraz jechałem do story do sobie. Kim jesteś? Dobra. Inwestygatorem. Dobra, to nie ma inwestygatora, kurwa! No nie! No. Tym, kurwa, tym, co ty od stóp. Nie, no dobra, nie. Kiotka jest git. Rzeczywiście dobre info, daj. Klapek musi być zły. No klapek. Ale tutaj nie ma tego. Nie, no, to tutaj nazywa się detektyw. Ale ja to słownia słupki widzę. No dobra, ale on ma napisane na ekranie, wiedziałby kim jest. No tak, nie mam ekranu, wyłączony mam. Nie mam monitoru. A zainwestować monitor momentami. Jest rzeczywiście portal, więc też jest portal maker, czyli kanał rzeczywiście jestem portal makerem. Ale wyrzućmy klapkę po prostu. Zdążyłem zrobić. Klapek, to nie lecisz. Ale się Klapek wjebałeś, ja pierdolę. Miałeś całą rundę na to, żeby sobie rolę wymyśleć. A ja wierzę, że Klapka głosuje na Kiotkę. No przestań kanał trollować. Jest tu egze? Nie ma. Nie, ale jesteś ty. Nie, no jest... Ja jest po prostu jest prokurator, który tak działa. Dobra, gdzie jest ten klakier? Na Kiotkę. Nie, klakier jest taki pomarańczowy. Na kanale rzeczywiście jest portal makerem. To był... Wy mówicie o Klapku, tak? Nie o Klapku. Tak, o Klapku. Dobra, podaj jak na Klapkę. Na no i co? I teraz wesoły słab, Hubi, wesoły słab, proszę. Ale słyszeliście, jest to taki jak prosecutor, który po prostu działa jak... executioner. Ja dałem na klapkę jak coś, nie dałem na ciebie Kiotka. Ja też dałem na klapkę. A ja na Ibiego. Dobra, zajebiście. Lecimy sobie do Greenhouse'a zrobić w końcu taska. Tutaj ogólnie na tej paczce... Jest dużo mniej crewmate'owskich użytecznych ról. W większości użyteczne są role impostorskie. No crewmate'i tutaj będą mieli chodź trochę kurwa. Gorzej. Chodź ty szmato, tak chodź ty kurwa. Kurwo! Dobra. Nie! Do chuja. Pojebie mnie. Ale myślę, że tak wracaj tu. Dobra, słuchaj, tutaj może garlic. Pik. No i chuj, dobra. No to... Czemu nie mogę zrobić? A dobra, nieważne. Czosnek działa na wampira oczywiście. No i wampir zamiast używać swojej umiejętności, która działa dopiero po 10 sekunddach. No kurwa, używa jej od razu, zabija od razu. Ale się wjebałeś teraz. Co zrobiła tem? Wybiegał z miejsca, gdzie były dwa kile na końcu. Ajajaj. Nie, to jest Morphling. Jaki Morphling? Nie, ja byłem na plaży przed chwilą, kurwa, wypraszam sobie, kanałem nie widział. To prawda? Aha. No nieźle, ninja. Kurwa, 3 sekundy temu byłem na plaży. Był, bo ja robiłem wy... Wix biegała z góry. No biegała, byłem na plaży i jak był ninja, to byłem nie, w miejscu Kila, gdzie byliście. Wixa jest czysta, Wixa jest czysta. Jak mam być... Jakbym był ninjom, to w miejscu Kila byliście, nie, no żartuję z tym ninjom, no. Dobra, Dawid, lepiej powiedz, jesteś hakerem, szeryfem czy bounty hunterem? Nie, niczym z tych trzech.
Wiecie, że... A powiedziałeś, że przemyśl twoją trapkę w labie, tak? No tak. No to niczym z tych trzech nie jestem. Dawid, jak ktoś haker jest dobry. Wiksa, pamiętaj, że ty ale ja nie jestem. Wejdzie ci w trapkę, bo go że stunuje na chyba dwie, trzy. Jestem na S. Jestem na S. Jesteś loperem? Spierdala. Nie, naprawdę, na S, a druga litera jeszcze jest jakaś, ale nie powiem. Czy superem? Wiecie, że Portal Maker może się teleportować do swoich portali, nieważne gdzie jest? To dobrze. No, wiem. Tak, no dobrze. Bardzo Wiksa, fajne. Wiesz, kim jestem, czy nie? No ja mam szeryfa tylko na S pokazaną i to w trapce jeden. Ale w ogóle jeden. Jedyna miałem osoba, która mogła pobrać mam. Moją próbkę, to trzeba pobrać próbkę, nie? Nie tyle osób. Tak. A to ja mi, dlatego tam leżą dwa trupy akurat. No ale nie, Karolinka bo w labie wszedł w trapkę, ona była na tym. I poszła. Nie, Karolinka była ze mną i kanałem na plaży na i poszła w chuj. Tylko pamiętaj, że tutaj chyba no to ty byłaś też chyba. Tak działasz. Gdzie na plaży? Poszedł sobie chwilę. Ale musiałbym być ninją, bo ja 3 sekundy temu no, nie byłem no, na plaży, ja nie zdążyłbym przebiec. Ale jaka plaża? Hubi więc może skip. Pójść ze mną, teraz do laba to zobaczy co zrobiłem, o. Ja w reaktorze widziałem. A dwa kile to musi być dwóch impo. Chcesz Wiksa też możesz iść, dwóch impo, przecież klapek został zabity. Ale rozumiem, ale przecież wyrzuciliśmy klapka, który był bomberem. Więc nie mogłem zabić, chyba żebym ninjom, a jak nie było liści, to ale nie było ale się ninja. Bronisz przez kanał. A, bound, nie no, ATM może być tym bounty hunterem po prostu, który zabił dwie osoby ale, tam. Ale byłem 3 sekundy temu. Przecież jest bounty hunter jako drugi impostor. Wydaje mi się, no, że ale rozumiesz, nie ma morflinga, ale nie rozumiesz, że nie ma morflinga? Jest morfling. Nie ma morflinga, bo jest bomber i bounty hunter. Jest morfling. Jest, chuj tam. ATM ty chuju. Ej, ale niczego nie żałuję, jak zobaczyłem, że mam na klakiera tego Bounty Huntera, to od razu dojebałem, nie? Security Guardem, Pixar, widzisz. No wiesz ty co, ten, no wiesz ty co... A nie wiedziałem, czy jesteś lojerem, czy nie, no tak, bo nie pokazuje mi się to. Ale biegałem z tobą cały czas. A, dobra. Nie wiem, nie wiedziałem, czy biegasz, bo jesteś lojerem, czy co. Bo ja chciałem tam a ty, wiesz, że ja byłam przyktajem, no. Który ciebie zaznaczył i miała twoją rolę, ale mnie zabiłeś. Ale jak nie, 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 byś umarła. Jeśli bierzesz rolę od impostora, to umierasz. Neutral, dobrze, dowiedzmy się. Jackal, zajebiście, dobrze. Jackala. Możemy sobie wybrać naszego sidekicka. Dobra, kto będzie naszym sidekickiem? ATM? Ciekawe, ciekawe. Brzmi interesting. Dobra, dajmy mu. A nie, nie mogę dać? Czemu nie mogę dać? To jest... O, masz klakier. Kury debela, no ATM! Jest zwalonym tym. Zwalonym bomberem. Czemu ATM, kurwa, jesteś bomberem, no. Rozbroiłem bombę! Rozbroiłeś? Zajebiście. Z kim byłem na dormie? Czemu ATM jesteś bomberem teraz, powiedz mi. Okej. Nie jestem bomberem. Morfling. Morfling. Jestem morflingiem. A o co chodzi z tym bomberem teraz? Kurwa, nie umiesz się bawić. No kurwa. No to zajebisty content zrobiłeś, kurwa. Biegnę sobie za ATM-em równo i nagle, kurde, cofam się i pojawia się bomba w tamtym miejscu, gdzie biega ATM. No nieźle, i tak się zesrałeś. No. Dobra, sprzedał mnie, weźcie go, wyjebcie za to. Aha, wyjebcie mnie za to, że kurde, jesteś impostorem. Żałosne to jest. Sam jesteś żałosny. Tak, przynajmniej potrafił rozbroić tę bombę na szczęście. Jest profesjonalistą. Dawid. Słucham. Lubił pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy. Mignął mi ekran. No, co niszczyciel dobrej zabawy? Najbiegło, szybko. No, dobra, no, nie przedłużajcie ja tam. Nie wiem. No, najbiegło. Ja wam zniszczę zabawę, kurde. Ty ogólnie, Dawid, dużo rzeczy nie wiesz, nie? Jakby... Wow, naprawdę! Ale wy chuje jesteście! Ej, naprawdę? No, naprawdę, jesteście takimi chujami! Ale było close. Nie wiem, o co nam chodzi. No nie da się, naprawdę. Ale trolle są dzisiaj! Jak wam się tak... Jak im się tak chce kurwa trollować, to niech se w domu se potrolują troszeczkę. Nie wiem, brata, siostrę se potrolują. Dobra. Idę do kuchni, kurwa. Chcę sobie podziabać moją kosą. Trolują, bo ról nie znają? Pewnie tak. No jak chuj, no co z tego, że ja będę tłumaczył i tłumaczył, jak i tak większość ról nie zna. Nie porobić. Dobrze. Hej. Mam złym klap. Gdzie?
pod greenhouse'em. Tak jak są te prosty, jest taki kwadrat, jest prostokąt, to między tym kwadratem a prostokątem. Okej. Okay. Teraz byłem z Rabią. Wiem, że jest git. Ja jestem w kuchni, kroję warzywka. Ja w majonezie poleruję. Ja właśnie jadę tą tyrolką i widziałam właśnie gremlin. No gremlin to raczej nie jest. Kiotka przed sekundą była w labie. Mogę potwierdzić, że faktycznie słyszałem, że ktoś jechał tyrolką. Tyle mogę potwierdzić. Nie wiem kto, bo nie widziałem tego. Ona biegła od meeting roomu, bo widziałem ją. Okej, dobra, czyli to nie Kiotka zabiła. Rabia też nie. To jeszcze? Noilin był w labie, jak wybiegałem. Najdra w greenhouse jestem. No. Jesteś w greenhouse, no to a gdzie jest skill? No pod greenhouse'em. No to... Przy prawym wejściu praktycznie, bo jest tam taki kwadrat, no nie ma. I na dole jest... Ale on zgłosił. No czekaj, jakbyś... Ja tam prawie jestem, tylko nawet ogólnie, się wystraszyłeś mnie? Nie widziałem. No i masz, skąd biegłeś? Czekaj, jeszcze raz, gdzie jest ten kill? Gdzie jest bait w ogóle? Jak masz greenhouse, masz tam taki kwadrat ciemny i pod tym kwadratem, między tym kwadratem a prostokątem. Okej. Okay. Dobra, no bo wychodzi na to, że tak, jak Kiotka jest teraz, Kiotka biegła do laba, Noilin był w labie. Kto był tam jeszcze w labie? Ja wcześniej. No ty byłeś Kiotka, wcześniej, tak? Ale dużo wcześniej byłeś. Ja wybiegłem w ogóle po tobie jeszcze z laba. Więc w sumie Kiotka, Noilim. Ktoś jeszcze tam był, kurwa, nie wiem, nie zauważyłem. Żeby sklerować po prostu osoby. Nie był Hubi? Karolinka się nic nie. No to może Kanaja się wjebał po prostu. Albo Kanaja się wpierdolił, ale. Ja tyrolką jechałam teraz na górę. Nie no, widziałam tam. Gremlin, aha, dobra, okej. Okay. Nie Dawid, Karolinka raczej nie zabili. Kanaja jest dobry. To prawda, widzę te. Loyal. Okej, okay, ciekawe. Czemu tak? Nie ma tutaj Sirani. Bo Wiksa jest... Aha, dałaś mu tarczę, dlatego kanał jest niewinny. I ktoś go chciał zabić. Ja mu jej dałem tarczę, byłem medykiem. Zajebiście. Mówię wam dokładne info, a wypierdalacie. Ej, fajne te wałty dzisiaj, takie nieprzemyślane. No. Takie randomowe. Coś nowego? Tak, jakby to było coś nowego. Aż tak to chyba nie było, no. Było gorzej. Chyba, że na mnie to było. Na tobie najwięcej razy. Dobra. Teraz tak, użyjmy portalu. Ja teleportuję. Witam. Lekiotka. Rolinka. Dobrze. Lakier, kurwa, nie denerwuj mnie! No. Ja bym ci powspółpracował, kurde. Zobaczcie, co to jesteś, że próbujesz mnie wyjebać. Dajcie zrobić taska przynajmniej. Kto gdzie jest? Rabia nie zabiła. Komunikacji. Ja wszedłem teraz po drabince od reaktora w górę. Okej, a powiedz mi, gdzie ty jesteś w tych komisach i w którym tam byłeś, AB? Rabiną. I to już od jakiegoś dłuższego czasu. Powiem tak, ciało leży na lookoucie i ja nie do końca wierzę IBM, bo ja tylko, że dokończyłem polerować kryształ, a szedłem z komsów. Kryształ? Czy ty polerowałeś berło? No nieźle. No to mówisz, że szedłeś z komsów kiedy? No ile? 8 sekund temu? To 8 sekund temu, to już tam w komunikacji byłem. Mhm. Ogólnie powiem wam, ja dam informację. Widziałeś coś ciekawego w komsach? No portal sobie stoi. No. Garlic też tam leży, no. A Wiksa nie była loverem w kanale? Chwila. No dobra, bo w sumie przed chwilą nie Dawid nie jest zły. Kalakier, gdzie byłeś? Byłem teraz w reaktorze i wbiegałem po drabince do góry teraz. Noilin, gdzie byłeś? Kafeteria. Nie. No Dawid, gdzie byłeś? A nie, ciebie nie pytam. Ejbi, gdzie byłeś? No powiedziałem, gdzie byłem, w komunikacji. On mówi, że komsy. On mówi, jeszcze raz, jakiś... jeszcze raz. Gremlin, gdzie byłeś? No nie wiem, może tam gdzie zgłosiłem ciało na lookoucie? Dobra, czyli... Ty tak słuchasz. Noilin! Jestem Snitchem i Noilin.
Dziękuję. Jesteś snitchem? O, ja pierdolę. Kurwa ten. Nie słuchałam was, bo czytałam moja rola. No dobra, to jest. Wow, nie no, co może robić snitch? Ja pierdolę, no. Ale ja nie mam jakiejś informacji. Ja pierdolę. Ale czasy straciliśmy na to. Wow, ale ja jestem time stepem, patroluję. No i tyle. Ja pierdolę. Wy się słuchacie, ja jestem time masterem. Time tak, master. A jak działa time master? Time master na kolejne słowe tarcze. A co ile? Ja pierdolę, to taki troll. Nie wstrzymię, no, ja wyjebciam, open fields. No o czym ty mówisz? Wyjebciam, wyjebać. Nie wale jej. Ale z jest to codzienne. Wyjebać, wyjebać ją, ona troluje, wyjebać. Rzeczywiście strollowała. O kurde. No hej Karawia, co tam u ciebie? Fajnie tak się stoi, co? No beznadziejna rola, przysięgam. Wyjebać. No ale... Zrobiłam wszystkie taski i pokazane mi było, że jest, ten, że jest tylko sidekick i jest na otwartym terenie. No to ja jedynie na nim mógł być. No tak no. Przynajmniej... Aha. A, bo ty kurwa uwierzyłaś w to, gdzie klawier jest. Ja pierdolę. Bo ty w to tak. Uwierzyłaś. Ale żałosne, no że tak. Nie mogliśmy współpracować. Ja na Gomsach też byłem na otwartym terenie, kurwa. No, w sumie. Jak troluję, no. Zjadacie głupoty. Wyjebać ją, wyjebać. Wyjebałam do wniosku, że nie opłaca się. A to ty jak mi tam w tym... No, tym... przecież z klakierem dubla zrobiliśmy, tam w głąbie jeszcze było jedno jest ciało. Jest już, a, ja ale mi pokazało, że jest więcej. Jest zły. Pokazało mi, że tylko jest jedna rola zła. Że najlepsze to, że ja pewnie myślałem, że to twoje ciało i tak mówię, a dobra, jeszcze taska. Bez sensu. A ja tak zgłoszę. Zaczynamy odcinek, elo.